Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, prowadzonym przez Fundację Jagiellońską. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Łukasz Samborski, doktorant oraz nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, fundator i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt, koordynator projektu oraz animator Fundacji Regionalne Centrum Informacji w Gdańsku, były doradca i współpracownik konsula honorowego Czarnogóry w Bydgoszczy, początkowo zawodowo związany z doradztwem inwestycyjnym dla przedsiębiorstw, a obecnie zaangażowany w doradztwo dla organizacji pozarządowych. Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim transformacji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz aspektów finansowych w trzecim sektorze, a tematem naszej rozmowy jest współpraca gospodarcza państw Europy Środkowo-Wschodniej, trendy i wyzwania. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Dobry wieczór tobie, Adamie, i wszystkim oglądającym nas. Tradycyjnie naszym wydarzeniu towarzyszy konkurs na najciekawszy komentarz oraz komentarz, który cieszył się, będzie największą liczbą polubień. Do wygrania są książki Okiem Stratega i Dyplomaty, stosunki polsko-amerykańskie po 1918 roku. Więc zachęcam tutaj do aktywnego włączania się w naszą dyskusję, a przechodzę już bezpośrednio do naszej rozmowy. Mówiąc o regionie Europy Środkowo-Wschodniej, co mamy na myśli, skąd to wyróżnienie geograficzne? No też warto się zastanowić, bo często używamy słowa region, gdzieś opisując jakieś terytorium, no i tak naprawdę to jest szeroka definicja, tak musi po prostu mieć jakąś charakterystykę, jakiś zwarty obszar, czy to w tym wypadku z przyczyn na przykład historycznych, czy też z przyczyn w jakiś sposób specyficznych, geograficznych, tak, gdybyśmy mieli na przykład obszar otoczony całkowicie górami, to też w jakiś sposób byłoby regionem pewnie specyficznym właśnie z tego powodu. Tak, tutaj mamy, jeśli mówimy o regionie Europy Środkowej, ale też wschodniej, szczególnie no patrzę tutaj na dwa kraje, Białoruś i Ukraina w tym sensie, to mamy wyróżniki dwa. Na pewno wyróżnikiem jednym jest historyczne, tutaj też troszkę pozostałość, jeśli mówimy o historii Polski, I Rzeczypospolitej, no ten obszar jest w pewnym stopniu też pokrywający się, tak, tutaj mamy Ukrainę, Białoruś, między innymi Litwę, Polskę, gdzieś tam zahaczające również o Pierwsze Rzeczpospolite, zahaczała na przykład o Słowację, tak, Spisz i Orawa, gdzieś tam w jakimś okresie też wchodziła w skład Pierwszej Rzeczpospolitej, więc na pewno ten historyczny, jako że też te kraje, jeśli popatrzymy sobie na historię na przykład Europy Zachodniej, czy też Bałkanów, to już w ogóle, nie miały jakichś większych konfliktów między sobą, często współpracowały ze sobą, patrząc na przykład na Czechy, Węgry, Polskę. Oczywiście mamy takie incydenty, tutaj często się wskazuje, tak, jeśli mówimy na przykład o dwudziestoleciu międzywojennym, tutaj sprawa z Zaolziem, też w sumie inwazja Słowaków na Polskę, tak, w 1939 roku, ale patrząc na to skalą w jakiś sposób, na przykład porównując stosunki gdzieś tam w Europie Zachodniej, na przykład wojny francusko-niemieckie, brytyjskie, i tam sąsiedztwo było dużo bardziej wojennotwórcze, tak? Mieliśmy więcej konfliktów między sąsiadami, a patrząc na Europę Środkową, to jednak ta współpraca częściej, no, samo to, że powołaliśmy jako Polska, jako Litwa, jako te kraje leżące w tym obszarze, tak, Unię, powiedzmy, no, takiego prekursora Unii Europejskiej w pewnym stopniu, współpracy głównie gospodarczej, współpracy również politycznej, zewnętrznej, więc patrząc na ten region, no mamy oczywiście te zaszłości historyczne, czy też współpracę sporo, no, Polska z Węgrami również i w średniowieczu, i też później, więc to jest ten jeden wyróżnik regionu, tak, bo patrzymy na tą Europę Środkową jako ten obszar w pewnym stopniu zamknięty, na północy, no, go odcina Morze Bałtyckie, ale też, co ciekawe, szczególnie jeśli patrzymy na XX wiek, patrząc gospodarczo, to bardzo podobny wyróżnik gospodarczy, to znaczy większość z tych krajów, praktycznie można powiedzieć, że wszystkie,
podobnym okresie przechodziły transformację gospodarczą. To znaczy na początku z krajów rolniczych, uprzemysłowienie mniej więcej w okolicach dwudziestolecia międzywojennego, nawet jeśli mówimy tak o krajach, które de facto wówczas nie istniały, czyli na przykład Ukraina, trochę Białoruś również, no, będąc częścią Związku Sowieckiego, następowało to uprzemysłowienie, więc mieliśmy kolejny element z kraju rolniczego na przemysłowo-rolnicze albo rolniczo-przemysłowe. Następnie mieliśmy mocne uprzemysłowienie właśnie po II wojnie światowej, gdzie no, te wszystkie kraje trafiły do bloku wschodniego, o których dzisiaj rozmawiamy. I to jest ten kolejny wyróżnik, gdzie te pewne cykle następowały podobnie. No i w pewnym stopniu deindustrializacja, czy też wejście w taką nowoczesną gospodarkę usługową, mówimy o latach upadku Związku Sowieckiego, zderzenia tej żelaznej kurtyny, tak, opadnięcia jej całkowicie. Również w międzyczasie mamy NRD, które no, dołącza do RFN-u, ale tego kraju dzisiaj nie rozpatrujemy. I co, jak to wygląda? Tak? No w tej chwili przeszliśmy praktycznie przez wszystkie kraje podobny cykl gospodarczy, ale nie każdy z nich jest na podobnym etapie rozwoju. To wynika oczywiście z różnych przyczyn. Jeśli mówimy o krajach wschodnich, to też ta specyfika, kraje Europy Środkowej, też troszkę inna droga, tak, bo miały własną państwowość, jeszcze będąc w bloku wschodnim, więc patrząc na taką historię gospodarczą, no to jest analogiczna, tak? Mieliśmy po 1945 roku mocną industrializację, właśnie taką podyktowaną politycznie współpracę w ramach RWPG, czyli takiej Unii Gospodarczej pod szyldem sowieckim, więc to jest o tyle ciekawe, że no, łączy nas sporo rzeczy, nie tylko jakaś historia, ale też gospodarka, no i wcześniejsza współpraca w pewnym stopniu wymuszona, jeśli mówimy o okresie sowieckim, tak? No, ten upadek Związku Sowieckiego w pewnym stopniu zmienił te paradygmaty gospodarcze, tak? I przekierował eksport. No, sama dosyć zabawna sprawa, która teraz wraca, na przykład w związku z Nord Stream, że ten taki wschodnio-zachodni system komunikacyjny, to jest też problem naszego regionu, bo będąc pod pewnym stopniu kuratelą Związku Sowieckiego, który no, współpracował w jakimś stopniu z Zachodem, ale również miał swoje interesy w Republice Niemieckiej, tej komunistycznej, no, tak, szlaki komunikacyjne są zbudowane no, od Rosji do Niemiec, tak? Wschód-Zachód. Nie ma jakiejś dobrej komunikacji i nigdy nie powstała, na przykład północ-południe. Są oczywiście plany, żeby w ramach współpracy teraz obecnie to zmienić, ale patrząc nawet na strukturę komunikacyjną, widzimy te zaszłości, tak? które doprowadziły do obecnej sytuacji i tych wyzwań, które teraz przed tym regionem stoją. Łączy, że jesteśmy też wykluczeni komunikacyjnie, no okej, możemy na zachód, tak, na przykład łatwo się komunikować, na wschód, no teraz już mniej chcemy niż kiedyś, z różnych powodów, wciąż część z tych powodów jest tak samo aktualna, jak dużo wcześniej, jak jeszcze w latach powiedzmy 20., 30., gdzie no jakby ten wschodni partner, kiedy nie był wymuszonym partnerem, no był trudnym partnerem. Teraz podobnie, tak, współpraca gospodarcza z Rosją, no na tą współpracę jest nałożona ta polityka wielka, światowa w zasadzie, jeszcze te zaszłości z dawnych lat, więc no ten region boryka się z wieloma problemami też, które są wspólne, tak, czy to dla Polski, czy dla Węgier, są w pewnym stopniu uniwersalne, więc tutaj warto mówić o pewnej specyfice tego regionu, która może być przyczynkiem do dalszej współpracy, tak? Z różnych powodów, bo tych powodów właśnie nie tylko gospodarcze, ale stricte właśnie infrastrukturalne nawet mogą być. Panie Łukaszu, a z kim ta współpraca gospodarcza układa się według pana najlepiej? No teraz to może być kontrowersyjne, ale z Czechami, jeśli mówimy o tym regionie. Teraz troszkę nam
nakłada się na tą sytuację gospodarczą, sytuacja bardziej polityczna związana z kopalnią Turów. Tak? To jest ten główny temat, który się pojawia w kontekście Czech. Główne media, wszystkie tematy są związane z kopalnią Turowie. 11 lat temu bodajże, w okolicach 2010 roku, albo nawet i wcześniej, ukuto takie powiedzenie, że Czechy to jest mały kraj, ale duży partner, jeśli mówimy o współpracy gospodarczej Polski. I trochę tak jest, bo patrząc na wykres, który też tutaj mam, on jest słabo widoczny, bo tutaj kolory akurat się nie pojawiają, to jest koło i mamy eksport Polski procentowo do różnych krajów. I na pierwszym miejscu, no troszkę logicznie, tak, pewnie wszyscy by zgadli, są Niemcy, ale na drugim miejscu już są Czechy. Z około 27,5%. No i dopiero potem mamy w bardzo małej skali Wielką Brytanię, 6%, i Włochy, i tak dalej, i tak dalej. To są już zupełnie mniejsze wartości. I jakby z czego, przepraszam, tutaj akurat kolorami oczywiście na drugim miejscu Czechy, ale tam mniejsze są poszczególne kolejne różnice między kolejnymi krajami, tam Francja, Włochy, Niderlandy, Rosja, jeśli mówimy o procent samego eksportu. I z tego powodu też no, trudno tych Czechów zignorować, a druga sprawa to jest to, że no też troszkę to rzutuje na tą sprawę z Turowem, że właśnie ten eksport polski między innymi dotyczy żywności i też mówi się, że gdzieś tam w tym kontekście premier Babisz no jest potentatem na rynku żywności w Czechach, bodajże posiada ogromne ilości ziemi również w Czechach, jest przedsiębiorcą w dużym stopniu, nie tylko politykiem, no i gdzieś tam te interesy zaburza to, tak? Czy ten polski eksport, który jest silny pod kątem żywności, nie podoba mu się ta współpraca gospodarcza na tym polu i gdzieś tam część no, z analityków wskazuje to tą zawziętość pod kątem Turowa, ale to nie jest nic potwierdzonego, ale to też świadczy o tym, że takie w ogóle pogłoski, czy też takie głosy wśród analityków się pojawiły, że ta współpraca jest silna, znaczy ten przepływ towarów jest zaawansowany i patrząc na Czechów, no to mają, jeśli mówimy na przykład o gospodarce i PKB przypadającym na poszczególnego mieszkańca kraju, no to mają najwyższe PKB per capita wśród tych krajów właśnie Europy Środkowo-Wschodniej, więc powiedzmy są krajem relatywnie najbogatszym i też importują lepsze towary, to znaczy no też oczywiście eksportują również do Polski, no jesteśmy partnerem tutaj praktycznie pod kątem wymiany handlowej, podobnie jak Rosja i Chiny z Polską. Tak, tutaj jest powiedzmy ta skala, gdzie nam się wydaje, że Chiny i Rosja tak, to muszą być ogromne wolumeny przepływów gospodarczych. Więc patrząc na Czechów, też bardzo często ten pragmatyzm czeski się wspomina. No i ta wymiana handlowa również jest podyktowana współpracą polityczną, to znaczy częste spotkania właśnie ministrów do spraw gospodarczych, też samo to, że ta bliskość terytorialna pozwala na częste wizyty i rewizyty. Gdzieś tam pewnie są to deklaratywnie, ale również przywożenie przedsiębiorców. Ostatnio bodajże też to było ostatnie maksymalnie kilka miesięcy temu było spotkanie polskich resortów gospodarczych i czeskich i też pod kątem ofert ze strony czeskiej współpracy między innymi tutaj pod kątem energetyki, tak, tutaj jeśli mówimy o zielonej energetyce, czy przejścia właśnie, tam jest sprawa między innymi kopalni węgla brunatnego w Koninie, też węgla w ogóle kamiennego w Polsce. No, Czesi też tą drogą w pewnym stopniu idą transformacji gospodarczej pod kątem elektrowni
czy to węgla brunatnego, czy to węgla kamiennego. I ta wymiana doświadczeń no, jest naturalna, tak, między nami, bo też mając kraje o podobnych doświadczeniach historycznych, tak, w pewnym stopniu wymuszonych industrializacji gwałtownych, nagłych w okresie socjalizmu w tych krajach, tak w tej chwili no, stwarza to pewne pole do współpracy i ta współpraca powinna być. Tak? Tutaj nie mam wątpliwości, że sprawa z Turowem no, nie powinna na długie lata zaważyć na tej współpracy gospodarczej. To taka też ciekawostka, no, jak było ogłoszenie Nowego Ładu i była kwestia samego zwiększenia podatku dla przedsiębiorstw, składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, tak tam też głośno się odbiło w mediach, no dobra, to teraz przeniesiemy działalność do Czech i właśnie te pojawiły się informacje o zapytaniach tutaj w Google pod kątem, jak prowadzić działalność w Czechach. No, faktycznie Czesi w reakcji na pandemię sporo podatków obniżyli lub uprościli teraz. Tam były na pewno również podatki związane z pracownikami. Realne obciążenia bodajże spadły o około 5%, jeśli mówimy o kosztach pracy, tak? Czyli jakby wynagrodzenie otrzymywane na rękę jest również wyższe w Czechach dzięki tym zmianom. No i tak naprawdę też ten temat troszkę się ciągnął, ale co się okazywało, no sporo firm w tej chwili już współpracuje, ma gdzieś te oddziały na przykład w Czechach, ale nie jest to taka bajka, tak jak się wydaje, to nie jest już takie proste, no tak wiadomo, oczywiście chodzi, gdzie jest ta główna działalność prowadzona, sporo firm zakłada tam działalność, no i tak ryzykując, także główną część działalności prowadzi w Polsce, próbuje w jakiś sposób optymalizować, no ale to może się okazać też działaniem na krótką metę, więc no, Czechy nie są rajem podatkowym. Oczywiście ta reakcja na przykład teraz na kryzys pandemiczny była pod kątem bardziej obniżenia podatku, troszkę w inny sposób niż w Polsce te propozycje w Nowym Ładzie, bo tutaj u nas na przykład drugi próg podatkowy podwyższony, tam takie podatki między innymi bezpośrednio tyczące się samych kosztów pracy też zostały zmienione, więc troszkę inne podejście. Oczywiście pewne rzeczy są na pewno prostsze, jeśli mówimy o podejściu do przedsiębiorców, ale wydaje mi się, że to nie będzie tak na pewno, że jakikolwiek wzrost teraz obciążeń podatkowych sprawi, że polscy przedsiębiorcy przeniosą się do Czech i będą prowadzić z Czech działalność lub współpracować gospodarczo w jakiś sposób tutaj z Polską. Więc wydaje mi się, że pod tym kątem no to na pewno to nie nastąpi. Tutaj nie są to kajmany zdecydowanie. Pojawiło się tutaj też pierwsze pytanie o opinię. Czy to dobrze, że polityk jest potężnym przedsiębiorcą? Czy to dobrze? No, można powiedzieć, że nasz premier też był w pewnym stopniu przedsiębiorcą, ale bardziej dyrektorem banku, tak? Tutaj to są inne doświadczenia, ale te doświadczenia bycia przedsiębiorcą na pewno sprzyjają prowadzeniu interesów państwa, tak? Bo też ma się szerszą perspektywę. Jestem jak najbardziej za tym. Tylko Czechy mają specyficzną strukturę oligarchiczną, o czym troszkę się w Polsce nie mówi, nie wie. Tam zdecydowanie polscy oligarchowie, no jest ich mniej i mają bardziej rozdrobniony majątek niż w Czechach, tak? Tam dawne rody też, nazwijmy to szlacheckie, czy też mocne rodziny mają dużo więcej zasobów, dużo więcej majątku niż polscy oligarchowie, stosunkowo oczywiście do całej gospodarki. Jeśli mówimy o premierze Babiszu, to raczej na pewno te doświadczenia są in plus, ale faktycznie to, że ma jakieś własne interesy jako przedsiębiorca, no to może wpływać na pewną perspektywę jego postrzegania polityki.
Więc tutaj no, pytanie, na ile to faktycznie wpływa, tak? Nie jesteśmy w stanie tego dokładnie ustalić. To może jacyś eksperci już od Czech, które śledzą każdy ruch premiera Babisza, bardziej by powiedzieli. Do tej pory właśnie kilku przynajmniej analityków, których też i czytałem, i słuchałem w różnych kontekstach, wspominali o tym, że to w pewnym stopniu rzutuje na tą perspektywę, na to postrzeganie, czy też pewne kroki premiera, ale w tym wypadku trudno powiedzieć tak lub nie. No może w tym kontekście prawdopodobnie jest to in minus, tak, jeśli mówimy o relacjach i stosunkach międzynarodowych. Dziękuję za tę odpowiedź. A teraz przeniesiemy się troszeczkę na naszą wschodnią granicę. Bliskie partnerstwo Podkarpacia, Rzeszowa z Ukrainą. No właśnie, panie Łukaszu, jak kształtują się relacje z Polski z Ukrainą? Czy coś zmieniło się w tym względzie po dojściu do władzy nowego prezydenta na Ukrainie? Jak obecnie właśnie wygląda współpraca gospodarcza z tym krajem? Ukraina to jest ten kraj, o którym wspominałem, że ma troszkę inną drogę niż Europa Środkowa stricte, tak? Bo mamy ten komponent Europy Środkowej, mamy komponent Europy Wschodniej. W tym kontekście, no, tak jak wspomniałem, mówię o Białorusi i Ukrainie, czyli naszych też partnerach gospodarczych dosyć sporych. Jeśli chodzi o Ukrainę, to na pewno wciąż od wielu lat, bodajże od 2016, od umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, rosną nasze obroty handlowe. No i rok 2020 nie był wyjątkiem. To znaczy, no, wciąż in plus, mimo pandemii, mimo no, też zmian różnych politycznych, tak, na Ukrainie, wciąż jest to tendencja wzrostowa. I też trudno rozpatrywać Ukrainę jako współpracę z Polską bez wspomnienia o pracownikach, którzy no, zasilają gospodarkę polską w dużym stopniu, uzupełniając braki na rynku pracy. No, w tej chwili w Polsce mamy bardzo niskie bezrobocie. Co się z tym wiąże? No, jakby rynek zasysa pracowników w każdej ilości. No, też oczywiście zablokowała to troszkę w pewnym stopniu pandemia i też lockdowny. Większa trudność z przepływem, tak, pracowników między na przykład granicą ukraińską a polską, czy też w tym wypadku często teraz coraz częściej mówimy o pracownikach z Białorusi, którzy w Polsce się pojawiają, chcą żyć, czy też pracować i wracać, w jakiś sposób akumulować kapitał. Więc patrząc na Ukrainę, musimy spojrzeć na te, no nie wiem, wydaje mi się, że przewinęło się, bo oczywiście mówimy o jednych stosunkach na stałe, ile jest pracowników z Ukrainy, ale ile osób też no, było czasowo w Polsce, potem wróciło, nie wraca, inne osoby jeżdżą. No, mi się wydaje, że to jest kilka milionów osób już, które w jakiś sposób zahaczyły o rynek pracy polski. No i to jest korzyść dla nas, bo to są często prace, tak jak no, Polacy wyjeżdżają na tak dawne saksy, tak, czy gdzieś właśnie na prace rolnicze w sezonie, czy też na jakieś proste prace, które nawet nie wymagają dobrej znajomości języka, tak, no, w jakiś sposób musimy też rynek pracy polski uzupełniać, w związku z tym, że też tych wykwalifikowanych pracowników w pewnym stopniu tracimy. No i co nam to pozwala, tak? No to uzupełnienie właśnie przez często w zakresie zawodowym, czyli tym, gdzie w tej chwili najczęściej brakuje, czyli jeśli mówimy na przykład o spawaczach, dekarzach, murarzach i tak dalej, i tak dalej. To jest uzupełnienie rynku pracy. No i to też oczywiście pozwala w pewnym stopniu na dwa zjawiska. Na pierwsze, no to dzięki temu możemy też szybciej się rozwijać. Jest oczywiście też badanie wpływu tej migracji na PKB i on jest no, oczywiście korzystny. Czyli oni uzupełniają w pewnych obszarach. No, możemy zająć się tak budową kolejnych na przykład nieruchomości, gdzie w tej chwili rynek nieruchomości jest nośnym tematem w Polsce, ale również w pewnym stopniu hamuje wzrost cen w Polsce, tak? No bo gdyby
była ograniczona pula pracowników, to by ten wzrost cen, na przykład inflacja w tym wypadku, już może całościowo, tak, bo to jest jeden z czynników, jeśli mówimy na przykład o rynku budowy nieruchomości, czy też mówimy o takich pracach wykończeniowych, ale to szerzej by prawdopodobnie zwiększało koszty pracy, też koszty w ogóle materiału, no bo wszystko to by się kumulowało na przykład w usługach, w innych rzeczach, więc też no, bardzo szybki wzrost cen mógłby następować, no bo byłaby ograniczona pula osób i coraz bardziej należałoby o nich konkurować, a jeśli nie szłaby za tym zwiększona efektywność też pracy, no to mogłoby to doprowadzić do no, takiego stagflacji, tak? Czyli stagnacji połączonej z inflacją. I tutaj wydaje mi się, to jest ten czynnik, który działa też na plus, że mamy w tym wypadku duży napływ pracowników, którzy nam wpływają na gospodarkę, na wzrost PKB, na przyspieszenie PKB. No i przede wszystkim też w pewnym stopniu łatanie tych luk, nie tylko osób, które wyjeżdżają, ale też pewnych błędów systemu edukacji, braku pracowników w zakresach takich zawodowych. No, już od 20 lat mam wrażenie, mówi się w Polsce o powrocie do szkolnictwa zawodowego, większych inwestycji. No, pojawiły się na przykład przez Agencję Rozwoju Przemysłu te zakresy związane z większym naciskiem na szkolnictwo zawodowe, ale wciąż jest ten problem. A dla Ukrainy jest to korzyść oczywiście transferów. No, tak jak do Polski wiele środków zachodu wypracowanych przez naszych rodaków trafiało do Polski i pozwalało to na przykład na inwestycje. Często można spotkać jakieś małżeństwo, które było przez jakiś czas na zachodzie, wróciło do Polski i otworzyło tej firmy. No, często są na przykład restauracje. No i podobnie jest na Ukrainie, tak? Też ciężko dokładnie zbadać te transfery pieniężne, bo poza transferami międzybankowymi po prostu brano pieniądze do kieszeni czy też do plecaka i jechano przez granicę, tak? Czyli z żywą gotówką. I gdzieś tam w kantorach na granicy czy już za granicą wymieniano te środki pieniężne, więc też nie do końca mamy widoczność tej skali, gdzie na przykład jeśli mówimy o Polakach, którzy transferowali pieniądze z Niemiec, pracując w Niemczech, no to częściej korzystali po prostu z transakcji międzybankowych, a nie zaś latając samolotem do Polski z żywą gotówką. No tutaj częściej było to właśnie również te elementy i to też sprzyja oczywiście na pewno na Podkarpaciu na rynek pracy, uzupełniając go w pewnym stopniu i też generując nowe miejsca pracy, choćby kantory, tak, agencje pracy, to też często prowadzone są właśnie przez przedsiębiorców z Polski i tworzą dodatkowe miejsca pracy, więc to jest jakby nie tylko właśnie, mówiłem tylko oczywiście o wycinku, czy to agencje pracy, czy kantory, ale dużo więcej też osoby z Ukrainy zakładają coraz częściej w Polsce firmy, czy też inwestują. Polska również coraz częściej pojawiają się inwestycje i one dramatycznie, no to akurat złe słowo, ale lawinowo rosną. Patrząc na przykład na rok 2015, gdzie to były groszowe sprawy, bo oczywiście konflikt na to wpływał. 16 rok również, tak, tam dopiero wówczas ten konflikt zbrojny się uspokoił, mówię szczególnie o wschodniej Ukrainie. I te inwestycje z każdym rokiem również wzrastają. A teraz nawet było ostatnio spotkanie, bodajże nie pamiętam, premiera czy wicepremiera Ukrainy z polskimi przedstawicielami pod kątem tego, że oni promowali inwestowanie Polski na wschodzie Ukrainy. Znaczy nie mówię konkretnie o obszarach, które są objęte konfliktem, tylko tych za Kijowem de facto. Więc Ukraińcy też zachęcają do inwestycji, ale co było tą główną zmianą? No, w zasadzie cały konflikt na Ukrainie rozbił się o umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Też może już nie każdy pamięta, że tak naprawdę rozbiło się o to, że rząd ukraiński w 2014 roku, czy pod koniec 2013, odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią, która właśnie miała nawiązać współpracę ściślejszą gospodarczą, zniesienie ceł, albo obniżenie ceł.
na różne towary. I to była ta, to otwarcie się większe na współpracę gospodarczą. Odmowa wywołała Euromajdan i tam całą historię, już nie chcę przytaczać, tak, cały konflikt zbrojny. I to była troszkę w pewnym stopniu walka o większą współpracę z Unią Europejską. Co ciekawe w ogóle, do 2013 roku Ukraina dosyć szybko się rozwijała, to było to wyjście tak ze światowego kryzysu. W 2013 roku między 10 a 13 bezrobocie spadło bodajże z 10% do około mniej niż 8% na Ukrainie. Te tendencje wzrostu gospodarczego były coraz wyższe. Też struktura bilansu handlowego, wymiany handlowej była proporcjonalna. Mieliśmy podział na przykład na Ukraina na współpracę gospodarczą z państwami poradzieckimi, z Indiami, Chinami i tymi krajami, powiedzmy, trzecimi i z Unią Europejską. I każdy element był 1/3 układanki, więc idealna struktura wymiany gospodarczej podzielona na 3 pewne obszary. No i oczywiście konflikt doprowadził do tego, że Ukraina musiała przeorientować w pewnym stopniu współpracę gospodarczą, no i w tym wypadku przeorientować na Zachód, tak? No bo w tych krajach poradzieckich już i dużo trudniej i w ogóle nie wypada, prowadząc konflikt zbrojny z Rosją, gdzie tak naprawdę Rosja ma bardzo duży wpływ w większości z krajów poradzieckich. No i tutaj pojawiła się Polska, tak? W większym stopniu, bo wcześniej też przez ten zbilansowanie w pewnym stopniu eksportu, no Polska odgrywała w pewnym stopniu mniejszą rolę. W tej chwili jest łącznikiem takim między Unią Europejską a Ukrainą i też te spotkania są dużo częstsze niż kiedyś, między na szczeblach rządowych, czy też na szczeblach ministrów, wymiana pod kątem przedsiębiorstw, no też coraz więcej polskich, powstaje przedsiębiorstw polsko-ukraińskich z mieszanym kapitałem, które funkcjonują. I tak naprawdę w tej chwili też w pewnym stopniu Polska jest rzecznikiem różnych interesów ukraińskich w Unii Europejskiej. Też temat na przykład się pojawił pod kątem współpracy w dystrybucji szczepionek na COVID-19, że Polska jakby, no też właśnie w ostatnio, jak było to spotkanie, to też dziękowali Polakom za wsparcie pod kątem pozyskania i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19 też na Ukrainie, tak? No tutaj ten dostęp jest dużo trudniejszy w krajach trzecich, jeśli mówimy poza Unią Europejską, czy też Stanami Zjednoczonymi, gdzie produkcja też w dużym stopniu tych szczepionek jest zlokalizowana, a krajami, gdzie ich nie ma. I tutaj pod tym kątem Ukraina na pewno patrzy na Polskę jako podmiot do współpracy, ale również w pewnym stopniu rzecznika takiego interesów tego partnera na forum Unii Europejskiej, bo też wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że jesteśmy w tym regionie podobnym i bardziej rozumiemy Ukraińców w kwestiach geopolitycznych, czy też w kwestiach gospodarczych. I też co ciekawe, polskie podejście do współpracy z Ukrainą jest w dużym stopniu nacechowane taką niepewnością, no to jest naturalne, tak? Bo ten konflikt w Donbasie, w ogóle na wschodzie Ukrainy, czy też nawet na Krymie, tak? No bo ta sytuacja nie jest rozwiązana, nie sprzyja tym inwestycjom, no nie wiadomo tak naprawdę politycznie też, na ile wpływ mają oligarchowie, bo z tym też walczono, tak? Czyli wchodząc jako przedsiębiorstwo, inwestując, no możemy się spodziewać stabilności, tak? Bo może się okazać, że jakiś oligarcha wpłynie na zmianę prawa i nasze przedsiębiorstwo zostanie z danego rynku wypchnięte, więc ta niepewność nie tylko jest związana właśnie z konfliktem, tylko wciąż silny wpływ oligarchów na politykę na Ukrainie, co jest pewnym zawodem względem obecnego prezydenta, no bo też gdzieś ta nadzieja po raz kolejny wśród Ukraińców była, że ten prezydent będzie bardziej walczył właśnie i z oligarchami, i z tą korupcją. No, w tym systemie jest mu to ciężko robić, który jest tam dosyć trwale zbudowany przez wielu oligarchów. I no, nie następuje taka, nazwijmy to, sanacja, tak, tego
tego systemu gospodarczego. No i stąd też nie tak szybko, jakby mogło być, następuje otwarcie gospodarki ukraińskiej na współpracę gospodarczą i z krajami regionu, i z krajami Unii Europejskiej. Tak naprawdę w dużym stopniu też Słowacja współpracuje z Ukrainą, tutaj też również po sąsiedzku, więc patrzymy no, na ten region też tutaj Podkarpacia, o tyle kluczowy, że mamy takie skrzyżowanie się trzech gospodarek w tym regionie i też no, na pewno ta komunikacja jest tutaj problemem, bo wciąż mamy system wschód-zachód, a jednak ta Via Carpatia na przykład, która gdzieś tam w jakimś zakresie już powstaje, jest pewną nadzieją tak na połączenie tych krajów regionu, mówimy na przykład o Słowacji, Ukrainie nawet i Polsce i aż na północ idąc z krajami bałtyckimi, więc na pewno wpłynie na region, bo nie tylko właśnie przez podłączenie się z północnymi korytarzami komunikacyjnymi, ale również dołączenie tak na przykład korytarza wschodniego, czyli łatwiej by było między innymi pod kątem komunikacyjnym Ukrainy no, prowadzić te szlaki komunikacyjne na północ. Pojawiły się dwa kolejne pytania. Pierwsze pytanie od pani Aleksandry Golec. Czy ta stagflacja może się pojawić, jeśli pracownicy z byłego bloku wschodniego zaczną migrować w głąb Unii Europejskiej? Czy póki co nie powinniśmy się tym martwić? Zastanawiam się, jak podejść do tego pytania, bo na pewno w żaden sposób nie wpłynie ta migracja dalej, bo no tak naprawdę co trzyma dużą część też osób z krajów bloku wschodniego, a ja bym patrzył głównie oczywiście na Białoruś i Ukrainę, w Polsce to też jest bliskość komunikacyjna, bo dużo z nich chce wciąż wracać do domu, a mogą to zrobić też bardzo tanim kosztem, tak z Warszawy jadąc do granicy ukraińskiej na przykład busami, tak wystarczy przejść się na dworzec w Warszawie zachodni, dobrze mówię, zachodni czy wschodni? Chyba zachodni. Na zachodni, tak, bo już tam troszkę mnie zamieszało. Troszkę nielogiczne, tak, ale wiadomo o co chodzi. I tam jest bardzo dużo, tak kilka razy tam będąc, widziałem wiele busów, które startuje tak na wschód i wraca, więc mnóstwo ludzi wychodzących z tych busów, one często są bardzo, bardzo nabite. Ja mówię o sytuacji bardziej 19 roku, no teraz trudno mi się do tego odnieść, jak to wyglądało w pandemii. Byłem ostatnio w Warszawie, potwierdzam, że jest bardzo podobnie, więc tutaj nie ma... Tak. Więc samo to, nawet taniość, nazwijmy to, komunikacji i bliskość komunikacyjna, no bo nie trzeba lecieć samolotem, a w samolotach zresztą są dużo większe wymogi pod kątem bagażu i tak dalej, no i tutaj też łatwiej patrząc na komunikację, to jest raz. Dwa, oczywiście kultura, czyli bliskość kulturowa. No łatwiej tutaj zaadaptować się do pracy. No nawet tak naprawdę znając trochę polskiego, osoba z Ukrainy czy z Białorusi już jeszcze bardziej, no jest w stanie gdzieś tam komunikować się, tak? Szybciej może złapać te początki języka niż jadąc na przykład do Niemiec, a nie znając angielskiego, tak? Tam pierwotnie znają te osoby na przykład język angielski, to być może też się odnajdą z czasem, na przykład nauczą się niemieckiego, bo no w tych krajach, czy to w Niemczech, czy to nawet w Norwegii jest ten nacisk, żeby jednak imigranci się uczyli języków lokalnych, a nie porozumiewali się po angielsku. To też nie jest tak, że ktoś zna angielski, pojedzie do Norwegii i może całe życie sobie świetnie budować karierę w języku angielskim. Tam jest też nawet taki kulturowy nacisk, że no, mieszkasz u nas, to też powinieneś tego języka lokalnego się nauczyć. I też jest na pewno prościej się zaadaptować. Więc tego masowego zagrożenia na pewno nie widzę. Myślę, że w ogóle pewnym trendem za jakiś czas może być większa migracja do Polski osób z terenów w Azji Środkowej, mówię konkretnie o Rosji,
patrząc na szeroko, na Azję Środkową, jeśli mówimy o Kazachstanie, czy też części Rosji, tak, z tych terenów może się więcej osób pojawić, czy też nawet z Mongolii, tak, gdzieś tam już pierwsze osoby na pewno tutaj również mieszkają. I to może być, wydaje mi się, bardziej jako przystanek gdzieś dalej wśród tych osób, niż z osób z Białorusi, Ukrainy. No oczywiście, no, część z nich na pewno pojedzie dalej, przeprowadzi się na przykład do Niemiec, no ale szczególnie jeśli mówimy o czasowej, krótkookresowej pracy, która na przykład jest sezonowa, teraz się zaczyna taki okres, gdzie najwięcej tych osób, Adamie, będzie, tak, bo mamy lipiec, sierpień, czyli też zbiory, czyli patrząc na przykład na Lubelszczyznę, no, która bardzo stoi rolnictwem, tym takim typowo polskim, tak, gdzie mamy jabłka i różne płody rolne, tam też no, to jest obszar, gdzie ziemia jest urodzajna, bo tam na pewno sporo osób przyjedzie po prostu czasowo. No i też to nie są takie osoby, które będą teraz jeździć nagle wszystkie do Niemiec. Oczywiście Niemcy o to zabiegają, bo też coraz mniej Polaków gdzieś tam jest zainteresowanych takimi krótkookresowymi pracami, typu na miesiąc, dwa. Duża część Polaków gdzieś tam też migruje czasowo do Wielkiej Brytanii do pracy. Jest to troszkę mniej masowe niż jeszcze kilka lat temu. I oczywiście widać te ruchy, no też gdzieś tam polityczne, czyli większe zainteresowanie polityków niemieckich Ukrainą pod kątem tym, żeby no, zapraszać tych pracowników do Niemiec, ułatwiać im w jakiś sposób, ale wydaje mi się, że to nie będzie na pewno masowy trend w najbliższym czasie. Kolejna tutaj jakby taka anegdotka właśnie od pani Aleksandry Golec. Taczyk pracuje w Osiedlowej Żabce, ostatnio jechałam z Uzbekiem, tak ten trend jest już w Trójmieście widoczny, więc tutaj chyba też pozdrowienia z Trójmiasta. A przechodząc już do kolejnego pytania, tym razem w kontekście grupy V4, grupy Wyszehradzkiej. No właśnie, jaka jest rola grupy V4 w integracji europejskiej, w integracji gospodarczej państw regionu? Czy jaka jest siła tego największego bloku politycznego w tym obszarze? Oddaję głos. No, Grupa Wyszehradzka jest jednym z bloków, ale wydaje mi się najbardziej scementowanym tutaj politycznych albo współpracy gospodarczej w regionie, bo zrzesza no, stricte ten środek tutaj Europy, czyli Polskę, Słowację, Czechy i Węgry. No, stąd te V4. I te państwa no, jeszcze współpracowały gdzieś tam w okresie akcesji do Unii Europejskiej. To też nie jest tak, jakby, że oni w ramach Unii Europejskiej się bardziej zaczęli współpracować. No, te pierwsze ruchy były zdecydowanie wcześniej, bo jest troszkę naturalne, tak? To jest ten region, który jest blisko sobie też kulturowo. No, może Węgrzy troszkę mniej, bo to nie są Słowianie, ale zaszłości takie historyczne zbudowały tą relację. No, na przykład Słowacja przez wieki była częścią Węgier zresztą. Więc tutaj bliskość kulturowa jest też zbudowana przez bliskość geograficzną, no przez te setki lat, między innymi też przecież do dzisiaj bardzo dużo Węgrów mieszka w Rumunii, w tym obszarze Siedmiogrodu, więc no, tutaj ta współpraca w pewnym stopniu była naturalna. Pytanie, na ile jest to blok gospodarczej współpracy, na ile politycznej, czy bardziej jest to pewna przeciwwaga do Unii Europejskiej. To znaczy są tematy, które łączą wszystkie kraje. Na przykład najsłynniejszy przykład wydaje mi się ten z roku bodajże 15, migrancki. Tak, że tutaj Grupa Wyszehradzka jednogłośnie w zasadzie podnosiła temat, że te kwoty relokacji migrantów są niesprawiedliwe, że no tutaj musi być szersza konsultacja tych decyzji, jakby dużo tych elementów się pojawiało takich spójnych. Ja tu jeszcze mówimy pewnie o 16 roku również. I to ten temat na pewno był taki spójny. Są oczywiście tematy, w których nie ma jednomyślności. No,
Często okazuje się, że na przykład Polska z Węgrami w danym temacie ma jedno zdanie, a Czechy ze Słowacją inne, więc to nie jest tak, że jakby mogło się zdawać, tak, że Grupa Wyszehradzka, no to zawsze mają stanowiska uzgodnione w różnych tematach, no tak nie jest. No teraz też wspomniana wcześniej sprawa Turowa, gdzieś tam drzazgą w tych relacjach się okazuje, bo podniosły się głosy, no ale jak to, jesteśmy w Grupie Wyszehradzkiej, jak możemy się kłócić tutaj, a obok są Niemcy i się cieszą z tego, nie? No oczywiście, no pewnie z jakimś stopniu się cieszą, ale nie jest to na pewno ich cel, jakaś dezintegracja Grupy Wyszehradzkiej, tym bardziej, że Grupa Wyszehradzka też sprzyja w pewnym stopniu Unii Europejskiej pod tym kątem, że no, buduje współpracę też między krajami w ramach Unii Europejskiej. Niektóre decyzje oczywiście są w kontrze do decyzji Unii, ale wydaje mi się, że ta integracja między krajami regionu no, sprzyja też jakby założeniom samego stowarzyszenia, jakim jest Unia, tak? No, bo ta bliska współpraca no, też jako podmiot występują często na przykład w relacjach z Niemcami czy też z innymi krajami, pozwala to budować troszkę pewne zdanie właśnie Grupy Wyszehradzkiej tych krajów regionu, bo gdyby każdy z nich wypowiadał się osobno, no to mogłoby to być nie aż tak postrzegane poważnie, tak? No zawsze jest zagrożenie, co powie Grupa Wyszehradzka, to w pewnym stopniu wzmacnia Unię, no bo też Unia nie jest po to, żeby jednoosobowo czy dwuosobowo podejmowana decyzja, żeby z tymi małymi się też bardziej liczono i to troszkę na to pozwala Grupa Wyszehradzka, aczkolwiek no nie jest tak, że to jest jakiś trwały blok, no nie jest też formalny ściśle, tak? Nie jest to Unia Europejska w Unii Europejskiej, więc na pewno przyszłość ja widzę przed Grupą Wyszehradzką w różnych tematach, chociaż brakuje mi w tym momencie takiego określenia tematów, powiedzmy takiego jądra, w których na pewno się zgadzamy, a w których nie, jasnej komunikacji. Wydaje mi się, że to też burzy troszkę, potem jest zamieszanie tak naprawdę. No to ale co, czy Grupa Wyszehradzka jeszcze istnieje? Tak, pytania potem się pojawiają, bo Węgrzy mają inne zdanie niż Polska, Słowacja i Czechy. Tak, ale pytanie, czy muszą mieć we wszystkim takie samo zdanie? Przeniesiemy się ponownie za naszą wschodnią granicę, tym razem do Białorusi. Już została ona wcześniej wspomniana. No właśnie, jak wygląda współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Białorusią, zwłaszcza w kontekście faktu, już trwa tam od roku kryzys polityczny, a także przede wszystkim w kontekście porwania samolotu zarejestrowanego w Polsce w celu aresztowania białoruskiego opozycjonisty. Czy te wydarzenia będą miały swój wpływ, czy one mają swój wpływ i czy będą miały swój wpływ także w przyszłości na te relacje? Tu się pojawia dylemat. Co zrobić z Białorusią? Bo czy grać ostro i próbować na Łukaszence wymusić coś, zablokować granice, tak? No, ale czy to coś da? Tak? No, pamiętajmy, że Białoruś od wschodu graniczy z Rosją. To nie jest wyspa, która leży przy Unii Europejskiej. No i zawsze te kanały sobie znajdzie Białoruś, na przykład współpracy gospodarczej poprzez Rosję. I to też jest niebezpieczne, tak? No bo na ile my możemy tego Łukaszenkę jako Unię Europejską, jako kraj Zachodu, no teraz ostatnio jak były ustalone sankcje, to było wspólnie Unia Europejska, odstawa Kanada i Stany Zjednoczone, no ustalano pewne sankcje, tak? Tylko tajemnicą Poliszynela jest to, że rozmawiano o tym, no okej, musimy przykładnie w jakiś sposób ich ukarać i teraz mają być na przykład chyba jedyna firma taka petrochemiczna, która eksportuje obłożona sankcjami będzie białoruska, czy też fabryka ciężarówek, która też gdzieś tam współpracowała gospodarczo z krajami Zachodu i tam jeśli mówimy uderzenie, też chodzi tam między innymi z tego, co pamiętam, w eksport soli potasowej, która Polska też sporo importuje.
No ale no umówmy się, to nie jest jakieś wielkie uderzenie w Białoruś, które no doprowadzi do tego, że Łukaszenka zejdzie ze sceny i powie, że teraz to zrobię demokratyczne wybory. Bo jest to zagrożenie, że jak my za bardzo uderzymy Łukaszenkę, no to wtedy on się bardziej zintegruje, no bo nie będzie miał wyjścia, bardziej się zintegruje z Rosją, bo mamy już Zbira, to też nazwa ciekawa, Związek Białorusi i Rosji. I to jest związek gospodarczy, tam chodzi oczywiście też o zmianę, zniesienie ceł, o współpracę gospodarczą, wymianę towarową pod kątem eksportu, również białoruskiego na szeroki rynek rosyjski. I ta integracja gospodarcza następuje coraz bardziej. No i oczywiście ona jest pewnym zagrożeniem, bo w pewnym momencie może przyjść warunek, no okej, panie Łukaszenka, jest pan tak uzależniony gospodarczo, no że teraz żądamy zmian politycznych. I na przykład proszę oddać Witebsk. Albo w ogóle robimy referendum na Białorusi i włączamy ją bezpośrednio do Rosji. I zawsze dla Europy, zawsze dla Polski, zawsze dla krajów regionu przede wszystkim, lepsza jest sytuacja, że siedzi tam Łukaszenka, który porywa samolot, niż jest tam bezpośrednio Rosja jako kolejna gubernia Mińska i bezpośrednio na Bugu graniczymy z Rosją. Bo jednak ten bufor, co by o nim nie mówić, jest w pewnym stopniu bezpieczniejszy niż bezpośrednie sąsiedztwo z Rosją. Tym bardziej, że wówczas no ten przesmyk suwalski jest jakby otoczony z dwóch stron Rosją bezpośrednio. No oczywiście możemy teraz mówić tak, że Białoruś to de facto jest Rosja o tyle, że jak Rosjanie będą chcieli relokować swoje wojska pod Grodno, no to zrobią to, tak? I jak będą chcieli, to zaatakują nas z okolic Grodna. No ale umówmy się, że to jest inna sytuacja geopolityczna, tak czy inaczej istnieje w ogóle Białorusi, niż no, gubernia Mińska. I tutaj mamy ten dylemat, tak? Jak to długookresowo ułożyć, żeby za bardzo nie uderzyć, bo potem on się stanie, wpadnie bardziej w objęcia Putina, a doprowadzić do pewnej poprawy sytuacji, tak? Na przykład uwolnienia więźniów politycznych, czy też w jakimś stopniu pozwolenia na funkcjonowanie opozycji. No tutaj na pewno raczej nigdy nie dojdzie do powrotu pani Ciechanowskiej, bo to jest akurat zbyt duże zagrożenie. No ale pytanie, na ile my możemy z tą Białorusią coś ugrać, tak? No bo są też głosy, że no jednak Łukaszenka jest pewnym bezpiecznikiem, bo on traktuje to państwo troszkę jak własne gospodarstwo rolne. Przecież on był kierownikiem kołchozu, sowchozu bodajże, jeszcze za czasów radzieckich. No i troszkę tak urządził swój kraj, tak? No tam też te wszystkie akcje z Depardieu, sadzenia marchwi chyba, tak, tam propagandowe różnego typu, na roli on bardzo często jeździ, mimo że chyba ma 66 lat, na wykopki, własnoręcznie przez cały dzień pod okiem kamer sadzi na przykład ziemniaki, czy też wyciąga brukiew i troszkę ten styl zarządzania, okej, własne władztwo, własne księstwo, ale pytanie, co by było, gdyby ktoś był za niego? Mówimy oczywiście o sytuacji z tej jakby frakcji Łukaszenki, czyli z frakcji siłowej. Czy to jakiś generał, czy też inna osoba wysoko postawiona obecnie. No, czy ta sytuacja nie byłaby jeszcze gorsza? To jest zawsze ten moment do zastanowienia, na ile na przykład ta osoba by poprosiła Rosję o wkroczenie i włączenie do jednej Rosji. Tak? I tutaj mamy sporo takich dywagacji, no ale one są na serio rozważane później w gabinetach politycznych, tak żeby no, nie aż tak odciąć od całości Białorusi. Tutaj polska współpraca, wbrew pozorom, jest bardzo dobra z Białorusią. Tutaj może się, jakby mówimy o tych sankcjach, ale Polska jest 10. inwestorem na Białorusi ze wszystkich krajów, które inwestują w ogóle na Białorusi. W roku 2020 no, troszkę spadła ta wartość bilansu handlowego,
między krajami, ale to było około 5%. To oczywiście było głównie związane z zawirowaniami politycznymi, tymi protestami, ale również z pandemią. Ale to nie jest duża zmiana. W tym roku znowu ta wymiana handlowa wzrasta. Mimo tych wszystkich politycznych, nieciekawych rzeczy, nawet jeśli mówimy o tym, i porwaniu samolotu, i tutaj rozprawianiu się z opozycją w różny sposób, czy też więzieniu dziennikarzy, tak, no dziennikarze znikają tam. Od 2015 roku, rok do roku, nasza współpraca gospodarcza rośnie. I też no, sporo eksportujemy różnych produktów do Białorusi. Są to często też produkty spożywcze, wbrew pozorom. Jakby traktując, patrząc tak logicznie, no to raczej powinno być w tą stronę, ale też sporo i produktów rolniczych, i też innych płodów. No to jest akurat, my importujemy często właśnie różne wyroby petrochemiczne, gaz ze strony Białorusi, więc ta współpraca no, układa się całkiem dobrze. I druga rzecz też, jeśli mówimy o odbiorcach na przykład białoruskich, to polscy przedsiębiorcy czy tam analitycy, patrząc na tą sytuację, wypowiadają się pozytywnie, że Białoruś jawi się jako rzetelny klient, rzetelny partner. No, nie ma tam jakichś problemów większych, tak, że umawiamy się na coś i Białorusini mówią nie, no to my teraz nie zapłacimy, a już towar wzięliśmy, tak? Takiej sytuacji nie ma. I nawet jest, patrząc na tą sytuację, szczególnie jeśli mówimy oczywiście, no to jest interes prywatny, żeby nie za bardzo iść w te tematy polityczne, w tym sensie, że oni się obawiają bardzo, że to pójdzie pod kątem sankcji, czy też takiej złej atmosfery, tak? Bo wystarczy, że atmosfera robi się coraz gorsza, to już część przedsiębiorców, część klientów może się wycofywać, na przykład będzie histeria w mediach, na przykład białoruskich, że z Polakami nie można współpracować, bo są na przykład faszystami, tak? No i czy tam, nie wiem, jakimś gej Europą, tak jak tutaj akurat w mediach rosyjskich często się Europę utożsamia z tą taką tęczową, tak? Że tutaj to będzie właśnie w Rosji czy w krajach sowieckich, postsowieckich, jeśli dopuścimy do demokracji, tak? I się pokazuje jakieś tam dziwne obrazki spreparowane. I tutaj no, jest to podejście tych czynników gospodarczych, które faktycznie z Białorusią funkcjonują, że bardziej obawa przed taką histerią, przed teraz takimi bardziej teatralnymi gestami, które mogą popsuć współpracę, niż obawa, że jakieś inne czynniki wpłyną na tą współpracę. Więc jest naprawdę pod tym kątem pozytywnie, chociaż oczywiście no, musimy reagować, tak, bo choćby Polacy na Białorusi no, też cierpią z powodów represji politycznych, bo Łukaszenka troszkę sobie ich za taką piątą kolumnę poczytuje, mimo że to tak naprawdę z jego strony jest zazwyczaj gesty w pewnym stopniu teatralne, no, kończy się to zazwyczaj właśnie różnymi sankcjami na tą mniejszość, ale to jest na poczet tak naprawdę polityki wewnętrznej. I tutaj postawimy kropkę. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, za merytoryczną dyskusję i rozmowę. Tutaj zaznaczę, że to już jest nasz drugi gość z Fundacji Prospekt. W ubiegłym roku gościliśmy także pana Tomasza Rykaczewskiego, także mamy nadzieję, że tutaj jeszcze nie raz na łamach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Rzeszowej będziemy państwa gościć. Także dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach. Dziękuję.